Pan Stanisław wraz z swoją mamą Janiną mieszka na wiosce, na skraju lasu. Problemy rodziny zaczęły się 10 lat temu, gdy pan Stanisław złamał nogę w stawie biodrowym i teraz ma jedną nogę dłuższą, drugą krótszą. 4 lata temu zdiagnozowano u niego raka krtani, w wyniku czego wstawiono mu rurkę do tracheotomii w krtań. Jedną z ich najważniejszych potrzeb była kuchenka gazowa, ta, której do tej pory używali. Miała sporo ponad 30 lat, palniki już nie były sprawne. No to, to jest niemożliwą rzeczą, jakieś objawienie. Po odliczeniu rachunków i wszystkich kosztów utrzymania na przeżycie miesięcznie na osobę zostaje 116 zł, czyli to w przeliczeniu nam daje 3 zł dziennie. To jest bardzo skromnie, jak na dzisiejsze czasy, i biednie. Aż mi tchu brakuje. Mamy tutaj dla pani życzenia od naszej, jakby od naszej paczki. Ja najczęściej jeszcze w życiu nie żadnych prezentów nie miałam okazji przyjmować i w ogóle nie żądałam.